Ruszamy w dalszą drogę. Odwiedzamy Mazowsze, a konkretnie tereny Grójecczyzny, które wiosną zachwycają jabłoniami w pełnym rozkwicie. To właśnie stąd pochodzą jabłka grójeckie, marka z historią. Ich historia rozpoczęła się ponad 500 lat temu, a sam owoc ma iście królewski rodowód. Początki powstawania na tych ziemiach największego sadu Europy datuje się od panowania królowej Bony, która słynęła z zamiłowania do ogrodnictwa, w tym również sadownictwa. W 1545 roku otrzymała duże połacie ziemi w powiecie grójeckim, o które później dbała, ustanawiając liczne przywileje dla posiadaczy ogrodów. Przez kolejne stulecia, za dekretem Zygmunta II Augusta, jabłka z okolic Grójca lądowały na królewskim stole. Obecnie na terenie Grójecczyzny uprawia się intensywne sady karłowe, które dostarczają około 40% krajowej produkcji jabłek, a intensywność upraw w niektórych gminach sięga nawet do 70%. Czym się charakteryzują jabłka grójeckie? Przez ten specyficzny mikroklimat możemy powiedzieć, że mają ponadprzeciętne wybarwienie. A co się z tym wiąże, z tym lepszym wybarwieniem, również lepszą zawartość składników odżywczych, tak? Także ponieważ właśnie to tuż pod skórką znajdują się te najcenniejsze składniki jabłek. Także im lepiej wybarwiony owoc, tym jest jego lepsza zdrowotność, smakowitość i tym podobne. Zalety jabłek grójeckich wynikają nie tylko z umiejętności miejscowych sadowników, na które składa się doświadczenie dziesiątek pokoleń ich poprzedników, ale także z panujących w regionie grójeckim wyjątkowych warunków glebowo-klimatycznych. Ze względu na panujący tu wyjątkowy mikroklimat, owoce charakteryzują się średnio o 5% wyższą kwasowością niż u jabłek tej samej odmiany pochodzących z innych regionów oraz wyraźnym rumieńcem, wynikającym z wyższej zawartości barwników pod skórką, antocyanów i karotenoidów. Panuje tutaj specyficzny mikroklimat, który służy uprawie jabłek. Chodzi tutaj przede wszystkim o różnice temperatur, amplitudy temperatur, jakie występują w okresie przedzbiorczym, kiedy to w ciągu dnia temperatury sięgają niekiedy 20 paru stopni, a nocą potrafią spaść nawet do zera. I to powoduje lepsze wybarwianie się owoców, przez co owoce są bardziej kolorowe, a zarazem smaczniejsze i atrakcyjniejsze dla oka konsumenta. Pod koniec 2011 roku jabłka grójeckie zostały wpisane do unijnego rejestru jako chronione oznaczenie geograficzne. Ochroną objęto ponad 40 odmian, w tym Gala, Gloster i Daret, Lobo czy Ligol, uprawianych na ściśle wyznaczonym obszarze. W województwie mazowieckim jest to 21 gmin, a w łódzkim 5. Jabłka grójeckie mają unijny certyfikat chronione oznaczenie geograficzne. Co to oznacza dla konsumenta? Dla konsumenta jest to swojego rodzaju gwarancja, że konsument kupuje po pierwsze owoce konkretnie z tego regionu tutaj, z Grójecczyzny. Po drugie, że owoce są konkretnej jakości, czyli jest to w naszym przypadku, sami sobie jako producenci wyznaczyliśmy, że to mają być owoce klasy ekstra lub pierwszej, oraz że te owoce spełniają konkretne parametry, czyli jędrność, smakowitość, można tak to powiedzieć, odpowiednie wybarwienie. Także no, klient ma prawo żądać od nas konkretnej jakości owoców. Od kilkunastu lat pracujecie Państwo na markę Jabłko Grójeckie. Jak ta marka się rozwinęła przez lata? Początki były trudne, jak to myślę, że z każdym produktem, jeśli się go wprowadza na rynek. Tutaj no, z jabłkami grójeckimi było tak, że nie wprowadzaliśmy, bo jabłka grójeckie były obecne od zarania, można powiedzieć, dziejów w tym regionie. Natomiast trzeba było mnóstwo włożyć pracy marketingowej, takiego nowoczesnego marketingu, tak? Bo każdy kojarzył rejon Grójecczyzny z jabłkami grójeckimi, natomiast musieliśmy włożyć ogrom pracy, żeby jabłka grójeckie kojarzyły się z jabłkami bardzo wysokiej jakości. Gdzie teraz polskie jabłka, można powiedzieć, płyną? Bo nie tylko w Polsce można je kupić, ale także poza granicami kraju. No, coraz więcej rynków się otwiera.
jest to dosyć mozolna praca. Poszukujemy nowych rynków zbytu i są to głównie kraje arabskie, tutaj mowa o Bliskim Wschodzie, ale również i dalej eksportujemy. Eksportujemy do Kazachstanu, eksportujemy do Indii. Były próby eksportu do Chin. Unia Europejska przyjęła serię rozporządzeń, które otaczają szczególną ochroną producentów, często drobnych, wytwarzających właśnie taką żywność, której szczególne cechy związane są ze środowiskiem, w którym powstaje, i z tradycją. W celu wyróżnienia tych wyjątkowych produktów stworzono właśnie europejski system oznaczeń. Jego głównym zadaniem jest, po pierwsze, informowanie konsumentów, że trzymają w ręku produkt wysokiej jakości, a po drugie, ochrona producentów przed nieuczciwymi konkurentami wypuszczającymi na rynek podróbki.